Jaką książkę? Co ja mam? Wattpad, ta. Wattpad. Mater, Fimele. I co, będzie coś? Nie ma nic. Wydawał się taki pozytywny odcinek. No, widzisz. Dobra, Fimele, tak? Tu? FML Stories, Wattpad. I co? I w co ja mam wejść? Napisz Fimele, wejdź w tag i tam będzie książka. No jestem na Wattpadzie. Czekaj, bo co ja tu? Tutaj FML, ta? Dobra, jestem. Okej. O, jest link, mam link. Dobrze. Tylko przyjaźń, zacznij czytać. Jo! Co jest? A kiedy to powstało? Co tu się... czekaj, dobra. O kurde, czekaj, musimy dać tak, muzyka do seksu. Nie, to nie ta piosenka. O, to ta. A słychać muzę? Słychać, dobra. Dobra. Wstęp. Hejka, piszę nową książkę, w której głównymi bohaterami będą Murcix i Mater Fimele. Przez dwa ty, kurwa, jak już chcesz być taką autorką. W tej książce będą się też pojawiały rozdziały typu, że to na przykład story na IG lub post na IG, a tak to po prostu będzie pisana książka, nie wiem jak to wytłumaczyć. Więcej wam nie zdradzam, ale mam nadzieję, że się spodoba, pa. Czytaj dalej. POV. Jo! POV Mater, czyli to moja jest perspektywa. Nie, no dobra, niech leci ta muza. Ściszę ją sobie, bo ona u was cicho jest, nie? POV Mater. Dziś finał twoje 5 minut. Powiedzmy, że Mater dostał się do finału. Aha. No dobra, okej. Myślę, że odpadnie, ale będę dobrej myśli. Jest godzina 16, o 17 mamy studio. Zaraz będziemy wyjeżdżać z domu, więc muszę się przyszykować. Mam nadzieję, że uda mi się go wybrać i wziąć udział w Gen Z. Dobra, musimy jechać do studia. Dobra, teraz POV Freeza. Dziś finał, twoje 5 minut. Zostali tylko Mater, Bartek, Faust i Hania. O, Loka wyjebała. Okej. Powinny dziś wypaść dwie osoby z nich, ale spadnie tylko jedna, ponieważ mamy wypatrzoną trójkę, która wydaje się idealna. Teamspeak. Teamspeak. POV Mater. Niestety odpadłem, ale nie załamuję się. Karol powiedział, że będę mógł przyjeżdżać do Gen Z i nagrywać z nimi odcinki. Ekipa też pewnie będzie mnie czasem zapraszać na odcinki. Choć nie wszystkich z stamtąd poznałem, nie poznałem tylko jednej osoby. Marty! Mam nadzieję, że uda mi się... Mam nadzieję, że uda mi się ją jak najszybciej spotkać. Dorba, koniec tego myślenia, muszę się spakować i wracać do domu. Sad w chuj. Teamspeak. Znowu nie wiem, czy dobrze. Dobra, już się spakowałem. To teraz trzeba wracać do domu. Pożegnałem wszystkim z Ganzie i ruszyłem w drogę. Teamspeak, znowu to samo. Gdy już dojechałem do domu, dostałem wiadomość od Trąby, czy chcę wystąpić u niego na odcinku. Zgodziłem się i słyszałem, że będzie tam też Marta, więc akurat ją poznam. Dobra, idę spać. POV Marta. Właśnie skończyłam oglądać odcinek twoje 5 minut.
mega lubię go oglądać. Dobra, tak nie mogę. Wszyscy tam wyjdą na... Tam wyjadą. Ja, wydają, a wszyscy się tam wydają tacy pozytywni. W sumie tacy są wszystkich, ich poznałem oprócz tego Mateusza. Bardzo chcę go poznać. Jest mega przystojny. Słyszałem, że jutro będzie na odcinku Trąby, na którym ja też biorę udział. Więc świetnie, dobra, lecę spać. Jest mega przystojny, dobra, lecę spać. POV Mater. Dziękuję ci bardzo za tą piękną książkę. Wstaję o 7:00. Nagrywali u Trąby, są o 13:00. Tak sobie pomyślałem, że przyjadę do domu ekipy wcześniej, żeby poznać Martę. Więc pojadę tak, żeby być o 10:30 u ekipy. Wykąpałem się, ułożyłem swoje włosy, umyłem zęby i pisałem szukać jakichś ciuchów w szafie. W końcu coś znalazłem, więc się w to ubrałem. Była już godzina 9:50. Postanowiłem wyjechać z domu, bo do domu ekipy mam aż 40 minut. Kurwa, chciałbym mieć do domu ekipy aż 40 minut, a mam 12 godzin. Ale wracajmy do książki. POV Marta. Wstałem o 9:00, cieszyłam się dzisiejszym dniem, bo bardzo chciałam poznać Mateusza. I dziś jest do tego okazja. Poszłam się wykąpać i zrobić podano pielęgnację po wyjściu z łazienki. Poszukałam jakichś ciuchów, w końcu coś znalazłam, ubrałam się i zrobiłam makijaż i fryzury. Dziś postawiłam na zwykłe, proste włosy i dwa cienkie warkocze. Z przodu byłam sama, nie, z przodu. Byłam sama w domu, bo gdzieś pojechałam i mieli wrócić o 12:30. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi, poszłam otworzyć i zobaczyłam tam Mateusza. Marta? Jo! Przepraszam, kurwa, o Jezus, o Jezus. A to jest... A, bo to jest, że nie Marta, tylko że Mater i ma, że Marta. O kurwa, ale podział na rolę, muszę to przeczytać z Martą. Będzie, spokojnie. Marta? Mater? Hej Marta. Hej Mateusz. Podaliśmy sobie rękę. Ty, a czemu ja mówię do niej wejdź do środka, ona dzięki? Pojebałeś się jej trochę. No dobra, no to ja ją zapraszam do środka. Dobra, Marta się pyta, co ty tu robisz tak wcześnie? Przecież nagrywki są dopiero o 13:00, jest 10:35. Ja przyjechałem, bo chciałem się poznać z tobą, bo tylko ciebie z ekipy nie znałem. A, okej. Obecnie nikogo w domu nie ma, bo wszyscy gdzieś pojechali. Okej. Gadaliśmy i śmialiśmy się, dopóki domownicy nie wrócili, więc poznaliśmy się naprawdę świetnie. No. Hejka, napiszcie, jak podoba wam się ten rozdział. Bardzo dobry, bardzo dobry. Kontrowersyjny, miłość, czuć. Fajnie, zapoznanie z uczestnikami, super. Naprawdę mega. O. O, a tu teraz patrz. Patrz, tu mamy Instastory. Tu mamy całe. Ona by film mogła robić. Genialne. Chwilkę przed nagrywkami do Trąbka Bombka. Ty, ale patrz. No źle piszę cały czas przez jedno T. Przecież tam są kurwa dwa T. Chwilę przed nagrywkami do Trąba Bomba. Polubione coś tam, że zdjęcie. A że Murcik to dodała. Okej, dobra, rozumiem. Polubione przez tak, komentarze. Trąba Bomba. Nie wstawiam teraz zdjęć. Nie wstawiaj teraz zdjęć, tylko chodź, bo już zaczynamy. Już lecę. Śliczna pani. Dziękuję ślicznemu panowi. Uship plus jeden plus jeden. Serio? Ty też? Ups. Jo, pierdole. Piękne. O, lecimy dalej. POV Marta. Wczoraj z Mateuszem mega się zaprzyjaźniliśmy. Mamy super kontakt, jest moim najlepszym przyjacielem. Wziąłem telefon do ręki i zobaczyłam, że Mati do mnie napisał. Hejka, co tam?
Hejka, wszystko git, a tam? Też wszystko git. Chcesz dziś ze mną wyjść? Na spacer? Jasne, że chcę. To super, bo będę po ciebie o 17. Do zobaczenia. Do zobaczenia! Mati zaproponował mi wyjście na spacer. Bardzo się cieszę, bo lubię z nim spędzać czas. Jest godzina 16. Za godzinę będzie Mati. Muszę się szybko ogarnąć. POV Mati. Zaprosiłem Martę na spacer. Cieszę się, że zgodziła się. Jest 16.10, więc wyjeżdżam już z domu. Teamspeak. Gdy już dojechałem, była 16.55. Poszłem po drzwi, zapukałem, otworzył mi Krzychu. Krzychu? Marta? Mater? Ja pierdolę, co się dzieje? Co się dzieje? O kurwa, może być grubo? Hej, co ty robisz? Siemano, ja przyjechałem, bo Martę. Idziemy na spacer. Kurwa. Dobra, zawołam ją. Marta! Już idę, nie drzij ryja. Ja pierdolę, jaka patologiczna wersja. Hej Marta. Hej. Przytulili się na przywitanie. Dobra, idziemy. Okej. Poszliśmy najpierw do kawiarni na kawę, jakieś ciasto. A potem poszliśmy pochodzić. Zrobiliśmy sobie takie sztos zdjęcie, które postanowiłem wstawić na IG. Sztos zdjęcie, które postanowiłem wrzucić na IG. Okej, szacun w chuj. Rozumiecie, że kurwa... Widzicie? Ja pierdolę! Ty! Widzicie, że ja takie zdjęcie wstawił gdzieś? O Jezu! Przecież moje zdjęcia to są wszystkie takie, jakieś wiesz... O kurwa... Grubo. Best friends! Murchix. Polubione przez Murchix. Frizoluszek i 120 tysięcy. Ta, na pewno tylko przyjaciele. No ta, właśnie. Ja mam to zdjęcie tej dwójki. Zaraz wstawię. Nawet nie próbuj. Jednak zmienia to książkę w Instagrama. Będzie tylko Instagram, no i DM. A. Wersow. O, Wersow wstawiła nawet nasze zdjęcie. Ale fajnie. Ale kurwa, zajebiście. Słodziaki! Polubione. Murchix, zabiję cię. Ups! W sum to ładne to zdjęcie. Sheep! Zgadzam się. Miłość rośnie wokół nas, serduszko. O kurwa! Co jest? Przyjaciele! Możliwość komentarzy została wyłączona. To się kurwa popisała tutaj, co? Ja pierdolę. Wspaniałe, arcydzieło. Mater Wifel. Życie zawodzi. Życie zawodzi, kurwa. Faktycznie. Murchix. O kurwa. Kocham. Możliwość komentarzy. Ale ty patrz jak poleciała. Trzeci post. Możliwość komentarzy została wyłączona. O, Murchix. A po jakie zdjęcia wstawiamy. Fajne. Kocham. Opa jak lubią. Kocham! Szczęścia! User 123 żenada! I żyk! Pierdol się user 123! Kurwa hejter! Co? Nie ma weny na pisanie? Ej, koniec książki! Ja pierd... Ej, czemu wy mi daliście książkę, która nie jest dokończona?